coś w drugim roku kanału, zrobiłam coś takiego naprawdę wyjątkowego, takiego naprawdę wyjątkowego. Czyli na przykład z inną grą, stworzyć kilka serii, ale też nadal pracuję nad nowymi budowlami, sekretami oczywiście, więc tak. A teraz zrobię takie szybkie podsumowanko. W tym roku udało mi się stworzyć i pokazać ośrodek adopcji zwierząt. Ośrodek adopcji zwierząt, weterynarza i sklep zoologiczny. Z tego, co patrzyłam na to, ile osób oglądało to odcinek z tym, oglądało w wersji anglojęzycznej najwięcej osób do tej pory. A myślałam, że hotel będzie taki. Nieważne, w ogóle się bardzo cieszę, że polubiliście mój kanał. Tu mam mój dom. Zagródkiem rzecz jasna. Tu mamy hotel, który do niedawna był totalnym hitem, ale jestem z niego bardzo dumna. Co tu dużo mówić. Tam mamy moje domki wypoczynkowe. Oj, coś się nie załadowało. Jejku. Przepraszam was za to. Naprawdę was za to przepraszam. No i tak naprawdę pokazałam wam dwa sekrety mojego domu. Tajny pokój i tajną piwnicę. Ale już teraz tam nie będę wchodziła, ale tak ogólnie no to... No to wam pokazywałam. No i tak naprawdę, no to jest wiele budowli, których wam nie pokazywałam. Na przykład to, tamto, takie niebieskie, czy to. Ale naprawdę potrzebuję jeszcze to dokończyć. Naprawdę, więc jakby po prostu... Niestety musi to poczekać. Ale z okazji tego, że jest jakby rocznica kanału, to chcę zawsze w każdym roku robić specjalny film podsumowujący z danego roku. I przy okazji będzie jakaś specjalna budowla. I w tym roku mamy coś takiego. Niezłe, nie? Tak naprawdę, no to ja tutaj zbudowałam taki filar, żeby się nie zgubić, no bo kiedyś jak zaczynałam Minecrafta, no to było nawet na moim tablecie. To... Tylko niestety mój tablet już nie ma miejsca, więc musiałam zacząć od nowa wszystko. Miałam tam ośrodek sportu, oceanarium. Miałam tam miasto, normalne miasto. Nawet miejsce do łowienia ryb. Ale teraz chcę to samo miasto przenieść, ulepszone, tutaj. I dodać jeszcze 100 innych rzeczy, ale... Nieważne. W każdym razie chcę stworzyć tutaj moje drugie miasto. No, to tu dużo mówić. No i wtedy miałam właśnie, nie miałam takiego filara i się zgubiłam. Nie wiedziałam w ogóle, jak się robi rzeczy w Minecrafcie. No jak się usuwa. No i to tak brzydko wyglądała ta moja budowla, ale miała swój urok. Naprawdę, mówię wam. Ma swój urok. Ale... Tak w sumie... No to jakby... ma swój urok ta budowla, ale nie zrobiłam filara i później od wtedy zawsze już robiłam takie filary, żeby się nie zgubić. Nie wiem, czy coś daje, no ale nieważne. I tym razem postanowiłam ulepszyć ten filar czymś specjalnym, naprawdę specjalnym. To jest niesamowite, że to tak trochę lewituje, nie? No i powiem tylko tak. To jest lewitująca klatka w powietrzu. Takie było założenie, ale ona ma swój potencjał. Powiem wam czemu. Tylko muszę najpierw to pokazać. Okej, już, sekundka. No i wchodzimy. Mamy do wyboru aż 4 drzwiczki, którymi wyjdziemy. Co znaczy? Stop, wyjdziemy tym. O, to akurat tymi pierwszymi. No nieważne. Ta-da! Witamy tutaj. Tu mamy miejsce imprezowe, że tak powiem. Bo tu mamy torty,
O, i wiecie o tym, że niedawno się w ogóle kapnęłam, że świeczki można wkładać do tortów? Może trochę absurdalne, ale... Nieważne, w każdym razie ja dopiero teraz. Już gram drugi czy trzeci rok w Minecrafta. Ale spoko, każdy się uczy. No, tu mamy dalszą część tego samego. Tu zrobiłam coś takiego, co przykuwa uwagę. Znalazłam to w tym takim świecie do Minecrafta, tym z okazji 15-lecia. Torcik! Oczywiście on nie jest taki fajny jak tam, no ale nieważne, w każdym razie torcik. No ale on jest taki zabawny. To jest jedynka w kolorach mojego kanału. Ale nie no, uważam, że nawet spoko wyszedł, tylko taki jakiś wysoki. Ale trudno, co mam mówić. O, a tu napisałam Cat Girl. Niestety nie zmieściło mi się, więc musiałam improwizować. No, w sumie... To nawet spoko. Ale to jest największa zaleta tego miejsca. Możesz wyjrzeć i zobaczyć całe miasto, które zbudowałam. Spojrzeć przez szklaną podłogę. Jak coś, to ja bym tak nie chciała w prawdziwym życiu. No, ale nieważne, w Minecrafcie można eksperymentować. I za to właśnie lubię Minecrafta. Bo tu można robić rzeczy niemożliwe. I w sumie, no to jak spojrzysz tak, lub... wyjdziesz tak, to patrzcie. Tu mamy pierwszą część mojego miasta. A tam mamy drugą. A tak naprawdę, to jakbym się uniosła o tak... Tu mamy moje prawie całe miasto. No, jeszcze tam są domki, ale one są specjalnie na odludziu. I powiem wam, że ta jakby ta klatka tak miała wyglądać przynajmniej. Nie wiem, czy tak wygląda. Nieważne. Zbudowana została z takich ciekawych materiałów. Tak po prostu podeszłam i pomyślałam, no dobra, no to tu i tu zrobimy coś takiego. Nie wiem, czemu mi to przyszło do głowy, ale po prostu... Jakoś pomyślałam, że szkło i światło, jak się przenikają, to jest takie artystyczne dosyć. Przynajmniej mam taką nadzieję, że takie wyszło. Ale tak naprawdę... To tak trochę wyglądało jakby... Cóż... To taka piękna budowla, jak z serii Minecraftowych projektów Cat Girl. No i przy okazji też taki trochę sekret, no bo załóżmy, że stoimy no tam gdzieś na ziemi, no to tak na pierwszy rzut oka tego nie widzimy. No ale to nie jest taka tajemnica, jak zawsze w moich tych. No dobra, powiedzmy sobie, piwnica była niezłym sekretem, no ale mój ten pokój sekretny w moim domu się chyba nie sprawdził. Nieważne, w każdym razie fajny. Mam nadzieję, że wam się podobało to podsumowanie, moja budowla. I wiecie co? Nie bójcie się pisać różnych rzeczy o moich budowlach. I możecie na przykład pod tym filmikiem napisać, która budowla była najlepsza, żebym wiedziała, co mniej więcej lubicie. Taka sugestia. Oczywiście nie trzeba tego robić. Tak samo... No nieważne. Rozumiecie, o co mi chodzi. Dobrze. Bardzo dziękuję wam za to. No i właśnie, jeszcze chciałam wytłumaczyć. Albo dobra, już nie. Mam nadzieję, że było fajnie. A teraz lecę się bawić. Tutaj, na imprezie. Jeszcze nie wiem jak, ale nieważne. I miałam taki szalony pomysł, żeby zaprosić tu osadników, ale po 3 minutach zrezygnowałam. Matko, przepraszam was bardzo, ale nie posadziłam kwiatków w doniczkach, tak się zakręciłam. Trudno, następnym razem posadzę. Dobrze, pa!